Dziś Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 28 finał, dziewczyny z puszkami. Chętnie ludzie dają pieniądze? No, niektórzy dają, ale niektórzy omijają nas. Że tak idziemy, widzą, zauważą nas, ale jakby nie wrzucą do tej puszki, tylko nas ominą. Jakie macie metody, żeby jednak zmusić ludzi albo zachęcić do tego, żeby wrzucili pieniądze? No, najlepiej się uśmiechnąć i zachęcić, że zbieramy na szczytny cel na dzieci, no i jakoś po prostu być miłym, pozytywnym. A wy dziewczyny, jakie macie metody? No takie są. Tak samo. Tak samo. Widzę, że jesteście poobklejane, więc chcecie się wyróżniać pewnie, tak? No pewnie. Nie, takie same metody. Czyli jakie? No, wiedzieli, żeby... Tak, żeby miło i żeby wszyscy nas widzieli, no, wyróżniać się. A czy są w ogóle tacy ludzie, którzy nie wiedzą o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? Są chyba. Ja na pewno. Na pewno ktoś się znajdzie, ale my wszystkich znamy, którzy wiedzą. Czy możecie trochę zadzwonić tymi puszkami, bo pewnie macie już pełno pieniędzy? Wasze, jak się zbiera pieniądze? Jakie macie metody i gdzie zbierałyście? Przed kościołem, tutaj chodziliśmy i zbieramy od znajomych, od rodziny. Kto najchętniej daje pieniądze? No myślę, że właśnie rodzina. Tutaj trochę ciężej, lepiej właśnie się zbierało, jak chodziliśmy gdzieś po Koninie. Zawsze wolontariusze też mają, grubo się ubierają, bo wiadomo, że to jest taka trochę ciężka robota. Wy się nie boicie tego nigdy? Nie. W ręce zimno, ale potem się gdzieś na herbatę idzie i wracamy. A co w tym zbieraniu jest najfajniejszego? No, radość, takie zbieranie się z koleżankami i rozdawanie tych serduszek. Który raz zbieracie pieniądze? Ja na przykład drugi. Ja piąty. Tak. Czyli musi ci się podobać, skoro piąty raz. Bardzo. A dlaczego ci się podoba? Właśnie to jest fajne, że można chodzić kilka godzin albo po mieście, albo tutaj zbierać. Dla dzieci albo osób potrzebujących.